Witam mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona w zasadzie dwóm sprawom. Pierwsza sprawa to lista indykatywna i projekty. Ja wytłumaczę, co to jest ta lista indykatywna i projekty, które zostały z tej listy skreślone. Czym to grozi, jaka jest szansa, żeby powróciły do finansowania unijnego, a druga rzecz to podsumowanie 100 dni, bo dzisiaj jest rocznica 100 dni funkcjonowania parlamentu. Ja powiem o swojej aktywności i do tego się odniosę oraz będzie taka część na pytania i sprawy różne. W zasadzie taka najważniejsza sprawa, z którą Państwu chciałam się podzielić, to sprawa projektu kamiennogórskiego. Projektu kamiennogórskiego na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej. Dla nas to jest najważniejszy projekt, najbardziej przyszłościowy, najbardziej prorozwojowy, jeśli by się ziścił, jeśli byłby dobrze zrealizowany. Jest to projekt, którego pomysłodawcą był burmistrz Zieliński, co przyznaje. Projekt, o którym od jego czasów dużo mówimy, od czasów, kiedy byłam radną, stąd czuję się też do tego projektu przywiązana, dlatego że zarówno miałam wątpliwości do sposobu finansowania dokumentacji, jeśli chodzi o ten projekt, ale nigdy jakby istoty realizacji tego projektu nie negowałam. Projektem już tak bardziej i szczegółowo mogłam się zapoznać z jego zaawansowaniem w zeszłym roku, kiedy zostałam parlamentarzystką i zrobiłam konferencję na temat tego projektu w Funduszu, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z naszymi samorządowcami i na tej konferencji z szefem funduszu, z przedstawicielami ochrony środowiska rozmawialiśmy o szansach tego projektu i o tempie, sposobie realizacji dokumentacji tak, aby ten projekt, który znalazł się na tej liście indykatywnej, mógł zostać rzeczywiście sfinansowany. I teraz zdaję sobie sprawę, że dla przeciętnego człowieka to, co mówię, nie jest zrozumiałe, bo ja długo musiałam się wgryzać, co to znaczy lista indykatywna, co to znaczy otrzymanie pieniędzy. Lista indykatywna to jest lista uznana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Ochrony Środowiska projektów wskazanych do finansowania bez konkursu. Czyli dane przedsięwzięcie, na przykład jak nasze, musiało spełniać pewne kryteria, żeby na tej liście się znaleźć i znalezienie się na tej liście było taką promesą, taką obietnicą otrzymania tych pieniędzy. W związku z tym samorządy dalej brnęły w finansowanie dalszej dokumentacji, dalszych spraw. Mogły spokojnie to robić, bo wiedziały, że jeśli zdążą się, będą przygotowane, to mówiąc kolokwialnie, załapią się na pieniądze unijne. I w takiej sytuacji do niedawna była Kamienna Góra. Jeśli by zdążyła z dokumentacją, jeśli by miała odpowiednie tempo przygotowania inwestycji, tu chodzi o dokumentację, chodzi o uporządkowanie własności terenów, przez które miałaby inwestycja być przeprowadzona, ta nasza inwestycja była. Było jeszcze 5 innych projektów w Wieloniej Górze, począwszy od góry to Zgorzelec, Czerwona Woda, Nowogrodziec, Lubań, Jelenia Góra i my. I muszę powiedzieć z przykrością, że żaden tych projektów nie ostał się na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do finansowania bez konkursu. Żaden z tych projektów nie został zakwalifikowany. Mówiono, że trzy były kryteria, które o tym wskazywały. Skąd mogę mówić o tym z całą pewnością? Zadawałam pytanie w sprawie naszego projektu zarówno na Komisji Ochrony Środowiska, zadałam pytanie zarówno w debacie na temat wykorzystania funduszy unijnych oraz złożyłam zapytania poselskie pisemne, jakby, no, żebym miała tą pewność, jakie są warunki, jaka możliwość jest dalszej pracy nad projektem. I były trzy warunki. Wielkość inwestycji, czyli jaka jest wartość tej inwestycji w euro. Druga była rzecz, czyli tak zwana gotowość, czyli zaawansowanie dokumentacyjne. I trzecia sprawa to jest tak zwany azot, czyli jakby oddziaływanie na środowisko, czyli wartość w oddziaływaniu na środowisko.
jakie jest oddziaływanie. I okazuje się, że żaden z jeleniogórskich projektów w ocenie ministerstwa, żaden z jeleniogórskich projektów, bo na tych się koncentrowałam, nie spełniał kryteriów. Nie spełniał kryteriów, w związku z tym, co dalej. Według zapowiedzi ministerstwa te projekty teraz mogą przystąpić do konkursu. Co to oznacza? Muszą wydać pieniądze na to, żeby zwiększyć zakres inwestycji, wydać pieniądze na dokumentację i być może wtedy po przystąpieniu do konkursu zostaną pozytywnie zweryfikowane. Jest pytanie, ile samorządów jest stać na to, żeby zaryzykować i wydać 4 miliony, jeżeli pomyślimy, jaka to jest część naszego budżetu, takie żywe 4 miliony, nie wiedząc, czy to będą koszty zwrócone z finansowania unijnego, bo jeśli wydajemy pieniądze na dokumentację, wiedząc, że będziemy mieli finansowanie z pieniędzy unijnych, to mamy głęboką świadomość, że to są tak zwane koszty kwalifikowane, czyli będą to później koszty zwrócone. Dzisiaj to jest po prostu ryzyko, ogromne ryzyko. Zachęcam oczywiście samorząd do rozważenia jednak przygotowywania się do tego działania, bo tak czy inaczej uporządkować gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Kamiennej Górze trzeba i będziemy pewnie wspólnie szukać różnych etapowych rozwiązań i szukania pieniędzy. Natomiast chcę wyrazić tutaj też swoje ogromne oburzenie do takiego traktowania samorządów, wobec takiego traktowania samorządów, bo to jest trochę takie moim zdaniem oszustwo wobec samorządu, bo im się do końca mówiło, róbcie, pracujcie, a później nie wiadomo z jakich przyczyn. Ja powiem, jakie jest oficjalne uzasadnienie projektu kamiennogórskiego. Projekt w Kamiennej Górze nie spełnia jednego z kryteriów ustalonych podczas weryfikacji dla priorytetu, to znaczy nie jest projektem dużym w rozumieniu rozporządzenia Rady. I teraz chcę powiedzieć tak, to nie jest kryterium, które Unia stawia. To jest kryterium, które postawił rząd. Mieliśmy na początku duży projekt, ale po analizie doszliśmy do wniosku, że w takim wielkim zakresie, to dotyczy nie tylko kamiennogórskich projektów, tylko wszystkich, które zostały wywalone z listy. Projekt kamiennogórski jest dlatego nie jest aż tak dużym projektem, bo koszty realizacji, które się przełożą na opłaty ścieków i wody, gdyby był tak dużym projektem, byłyby też z kolei tak duże, że to nie byłaby opłacalna inwestycja. Stąd pod wpływem sugestii pracowników z Narodowego Funduszu, z Ministerstwa Ochrony Środowiska, samorządy cięły swoje inwestycje, cięły zakres tej inwestycji po to, żeby ta inwestycja była urealniona. Żeby była realna, żeby wkład własny był realny w stosunku do pozyskanych środków i żeby wykonanie tej inwestycji nie przełożyło się wielkim ciężarem na spłatę to później przez mieszkańców. I te dobre działania akurat, bo tutaj nie chcę oceniać źle samorządów, które były celowe, były sugerowane przez Wojewódzki Narodowy Fundusz, odbiły się czkawką, bo okazuje się, że projekt się teraz nie łapie, bo jest za mały. Albo nie jest strategiczny. Co to znaczy nie jest strategiczny? To jest związane oczywiście z dyrektywą unijną i my się absolutnie wpisujemy w dyrektywę unijną i jest to projekt strategiczny. Czy w Jeleniogórskim mogą być wielkie projekty jak Wrocław, czy inaczej, chociaż Wrocław też nie dostał, ma wywalone większość projektów, ale chcę powiedzieć, że tutaj na ziemi jeleniogórskiej wszystkie projekty będą za małe. Chcę powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, bo ktoś powie, że wtedy finansowanie wojewódzkie. W województwie nie ma tyle pieniędzy, żeby finansować takie projekty. Nie ma takich pieniędzy. Więc tutaj musimy walczyć wspólnie. Ja będę tą sprawę nagłaśniać. Wszędzie, gdzie mogę, nagłaśniam, żeby jednak rozmawiałam z pracownikami też po prostu przeciętnymi, żeby mi podpowiedzieli, co zrobić. Mówili, żeby się przygotowywać do tego, ale mam wrażenie, że nie są to decyzje merytoryczne, tylko decyzje polityczne. A jak to są decyzje polityczne, to wtedy niestety przygotowanie nie będzie miało większego znaczenia. Będę oczywiście jeszcze te sprawy badać.